ridiculous without even trying. How did they do it? This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power and will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. Siemaneczko, dobieściaki, z tej strony Bora, witam was w trzecim odcinku z kariery menadżera w FIFA 16. Przed nami pierwsze mecze w T-Mobile Ekstraklasie. Jak widzicie, kilka zespołów już zagrało swoje mecze. Krakowia wygrała z Piastem, Zagłębie Lubin z Wisłą, Lechia Gdańsk z Koroną, a Śląsk z Legią Warszawa, co jest, wydaje mi się, bardzo dziwne. Kalendarz wygląda w ten sposób, że w dzisiejszym odcinku rozegramy sobie mecz z GKS-em Łęczna, Koroną Kielce oraz Lechią Gdańsk. Te trzy mecze rozegramy w dzisiejszym odcinku. Tutaj się coś zmieniło. No tak wygląda zespół, który będę chciał poprowadzić. Chmiel nadal kontuzja. Niestety. Ten Kowalski mi tu nie pasuje strasznie na prawej pomocy. I zastanawiam się nad Sokołowskim. Tyle, że Kowalski jest szybszy. No, zostawimy jednak tego Kowalskiego jeszcze. Może i jednak coś tutaj lepszego zrobi. Napastnik jest priorytetem, jak wiecie. Ale kilka zapytań wysłałem. Zobaczymy, jak, czy będą odpowiedzi. Jak będą odpowiedzi, to na pewno coś z tego dobrego może się wyklaruje. Coś dobrego może wybierzemy. Uda nam się wynegocjować jakiegoś dobrego zawodnika. Okej, dobra. Nie przedłużając, zaczynamy mecz z Górnikiem Łęczną. Przegrałem. Łęczna wygrała 1-0. Na mój debiut w Ekstraklasie, jak widzicie, nie wypadł dobrze. Niestety. Bogdanka posypała hajsem i Łęczna przykupiła tego sędziego i wygrali. Karniaka mógł podyktować, nie podyktował. Patrzył się wtedy w trybuny, no. Poźniak strzał. Okej, wysłaliśmy zapytanie o Borię Bostona. To jest tu zawodnik Atletico Madryt, który jest wypożyczony do Eibar. Co tutaj jeszcze mamy? Końcowy raport. Izet Hajrowicz. O kurde, ale 4,5 miliona i 35 tysięcy... Nie no, w życiu. Tyle hajsu to ja nie mam. Bardziej mi tutaj zależy na kimś, kto nie ma kontraktu. Przepraszam. 400 tysięcy, no ale 62 nawet... Nie chcę go. Guillermo. 1 200 000. Athletic Bilbao. No tutaj już może coś być. Zapytamy o tego Guillermo. Zobaczymy, jaką dostaniemy odpowiedź. Denis Tomala. Z Lecha Poznań. Nie za bardzo bym chciał go kupić. Chyba go nie kupię nawet, bardzo fajnie. Polska przysłała raport, co? Oferta kontraktu przyjęta. Kogo ja tam? Aha, przepraszam, tak, bo wszystkim zaproponowałem kontrakty moim zawodnikom. O, tutaj też dużo odrzuconych, jak widzicie. Po prostu chcę mieć na tyle klarowną sytuację, żeby wiedzieć, z kim będę grał. Nie jest na sprzedaż Boria, bo jest na wypożyczeniu. No tak, zapytanie od Guillermo. Też na wypożyczeniu. Znowu odrzucone i znowu... No i
Korona teraz. No okej, okay. Podbeskidzie podejmuje Koronę Kielce na własnym boisku w Bielsku. Zobaczymy, co z tego będzie. Chłopaki po pierwszym meczu przegranym z Górnikiem Łęczna dostali kopa motywacyjnego. Mam nadzieję, że to poskutkuje. Sorry za pierwszy mecz, ale się skraszował filmik. No niestety. Trzy bramki w ostatnich trzech meczach Roberta Dymiana. Wychodzi na to, że po jednej bramce strzela każdego meczu, w każdym meczu. Mam nadzieję, że ten wynik utrzyma również z Koroną Kielce. Zobaczymy. Deja z Kowalskim po bokach, Demian z przodu, Sloboda z tyłu. Za napastnikiem Demianem. Goście z Kielc, Scyzoryki, Trytko z przodu, za nim Cebula, po bokach Filipiuk i nie zauważyłem kto jeszcze. I zaczynamy. 19 minuta. Cebula, Trytko, ale słupek. No niestety, nie. Konieczny zamiast wybić piłkę, umieszcza ją w własnej bramce. No jakiś to piękny samobój. Jakiś piękny prezent dla drużyny z Kielc. Niestety, przegrywamy 0-1. Na własne życzenie. Szkoda. Oj, Bartek, Bartek, jesteś kapitanem, ale się nie popisałeś. Dwudziesta piąta minuta. Demian dobiega do piłki. Jednego obrońcę zwiódł, strzelił na dłuższy słupek i mamy gola. 1-1. Mecz można zacząć od początku. Demian utrzymuje nadal, że w każdym golu strzela jednego, w każdym meczu strzela gola. Tak jest i tym razem. Pięknie huknął z prawej nogi. Brameczka. Cóż więcej chcieć. Pewnie jeszcze, żeby dołożył drugą bramkę i żeby Podbeskidzie mogło wygrać i wywieźć i zostawić 3 punkty na swoim koncie dopisane po tym meczu. Brawo, Robert. Trzydziesta trzecia minuta. Sloboda przy piłce, podanie do Demiana. Wbiega w pole karne, strzał, ale niestety w ostatniej chwili obrońca wbiega na tor, przycina tor piłki i rzut rożny tylko i wyłącznie. Sloboda dośrodkowanie. Nic z tego nie wyszło. Próbuje jeszcze raz do Kowalskiego. Kowalski dośrodkowanie. No niestety. Konieczny. Deja. Strzał, ale zablokowany. I po akcji. 83. minuta. Cebula do Airima. Cebula z powrotem. Strzał. Na szczęście boczna siatka. Nie wewnętrzna bramki. Tutaj jeszcze na Demianie był faul. Niestety sędzia nie odgwizdał. Demian w polu karnym. Tutaj na Slobodzie Cebula. Ewidentny faul na karniaka. Ewidentny. Tak to jest, jak sędzia jest przekupiony. No niestety. Sędzia Kalosz. Buu. Tu powinien być karniak. Rzut rożny. Dośrodkowanie. Nad poprzeczką i koniec meczu. 1-1. Tak się zakończył ten mecz. Podział punktowy. Pierwszy punkt dopisany po drugiej kolejce na koncie Podbeskidzia. A niestety, piłka to nożna to piękny sport, ale korupcja sięga wszędzie. I korupcja niszczy ten piękny sport. A w tej sytuacji śmiem twierdzić, że sędzia był ewidentnie skorumpowany. Nie chce mi się wierzyć, że nie widział ewidentnego faulu w polu karnym. No cóż, ten mecz to już przeszłość.
Kolejny mecz, przejechaliśmy całą Polskę na Lechię do Gdańska. Jeden dzień na aklimatyzację, na wypoczynek, rozruch, trening w dniu dzisiejszym był o poranku, o godzinie 8.30 już. Półtorej godziny treningu, potem wolne, mamy teraz godzinę 16.30 i czas zacząć mecz. Mam nadzieję, że chłopaki wypoczęci, na pewno zmotywowani i na pewno głodni sukcesu. Zmieniłem również formację, z przodu już dwóch napastników, z lewej strony Janeczko, z prawej Demian. Mam coś nosa i wydaje mi się, że to powinno bardziej wypalić. Zobaczymy za 90 minut. 14 minuta, Błasik. Na szczęście niecelnie, idealnie. Nie Błasik, tylko Łukasik, przepraszam Was bardzo. Mila jeszcze rzut rożny wykonuje. Ale co mu z tego przyszło? Zobaczymy Wojtkowiak. Nic. Tej akcji już nie ma. Tu znowu Zubas na miejscu. Obroniony strzał. I wyłapana piłka. Nadal wynik remisowy. Kowalski do Sloboda. Sloboda do Demiana. Pięknie tutaj minął obrońcę. Demian sfaulowany w polu karnym. Pięknie, rzut karny. Pięknie. Sędzia podyktował wapno. Mamy 11. Teraz tylko ją zamienić na bramkę. Faul z poprzedniego meczu z Koroną był bardziej ewidentny, a sędzia go nie widział. Cóż, tak jak wspomniałem wcześniej, tamten mecz to już przeszłość. Liczy się teraz to, co jest tutaj. Demian, strzał po lewej stronie, mamy gola. 1-0 dla Podbeskidzia. Pięknie. Demian znowu strzela w kolejnym meczu, więc skuteczność utrzymuje wysoką. No, gdyby się bramkarz rzucił w prawą stronę, pewnie by to wyłapał. Ale nie wyłapał. Jest 1-0 dla Podbeskidzia. Wznowienie od środka drużyny z Gdańska. 42 minuta. Bokiem ciśnie Kowalski. Dośrodkowanie do Demiana. Ten się niestety troszeczkę pomylił obok słupka, ale akcja piękna, brawo. Ostatnie sekundy pierwszej połowy, Kato przy piłce, strzał, jest, 2-0! Pięknie, synu Dżingis Hana, pięknie. Dwie bramki to już jest coś. To już jest dość znaczny kłopot dla wrogów, dla przeciwników, dla drużyny przeciwnej. Już mają duże straty do odrobienia, żeby mecz wygrać. Pięknie huknął Kato, ile wejdzie z prawego kopyta. Bramkarz nie miał szans. Pięknie, brawo. 3 punkty coraz bliżej. Ale jeszcze pozostało 45 minut drugiej połowy. Minuta, prawą stroną Demian faulowany. Sędzia ewidentnie wyciągnie jakiś kartonik. Jakiego koloru będzie? Żółtego czy czerwonego? Żółta kartka. Malocia, żółta kartka. Nie gorączujcie się, opaki. Ewidentny faul był. Proszę bardzo, wjazd w nogi, nie w piłkę. Możdeń do Kowalskiego, Kowalski do Kato, Kato do Janeczki, Janeczka strzela. Och, niestety, Bąk broni. Taka szybka tiki-taka, Janeczka z lewej strony biegnie na bramkę. Wbiega w pole karne, oddaje strzał, nie wyszło, a teraz strzał i jeszcze raz. To 3 razy sztuka, pięknie, 3-0. Do 3 razy sztuka.
Czyli jednak miałem nosa wystawić dwóch napastników. Janeczkę na prawą, na lewą stronę. Proszę bardzo. Raz, dwa. Ale za trzecim strzałem Bąk już skapitulował. Musiał uznać wyższość napastnika pod Beskidzia. Pięknie. Trzy punkty w 99% będą lądowały po tym meczu na naszym koncie. Super. Lechia Gdańsk już raczej się nie podniesie. Zieloni się już raczej nie podniosą. To już koniec meczu praktycznie. I jeszcze 10 minut. No i koniec meczu. 3-0 drużyna spod Beskidzia wywozi 3 punkty z Gdańska. Może wracać do Bielska śpiewając wesoło w autokarze. Pięknie. Pięknie, panowie. Zajebiście, super. Ta formacja zostaje. Na pewno dwóch napastników z przodu zostaje. No i super, debeściaki. Kolejne trzy mecze to będzie Wisła Kraków, Termalika oraz Legia Warszawa. Do okienka transferowego jeszcze daleko. Że wtedy będzie można jakieś ruchy lepsze poczynić. Ale w tej chwili skupmy się przede wszystkim na meczu z Wisłą, bo to ona będzie w kolejnym odcinku pierwszą drużyną do pokonania przez zespół Podbeskidzia. Tak wygląda tabela na koniec. Po trzech kolejkach Podbeskidzie na 10. miejscu z czterema punktami. Jedna przegrana, jeden remis, jedna wygrana. Do prowadzącego Lecha 6 punktów, no ale Lech ma jeden mecz więcej rozegrany, więc nie jest źle. No to dopiero trzy kolejki, nie jest źle. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapę w górę motywacyjną dla Podbeskidzia oraz za mój komentarz. Napiszcie w komentarzu, co Wam się podoba, co nie. To by było na tyle. W kolejnym odcinku kolejne trzy mecze, tak jak wspomniałem, Wisła Kraków, Termalika oraz Legia. Trzymajcie się cieplutko. Strzała.